Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj nie będę nic tuningował. Będę sobie normalnie tak grał. Pisaliście mi, żebym częściej pokazywał właśnie takie moje rozgrywki. Ale będzie konkretny temacik, na temat ostatniego update'u, mini takiego update'u, rozszerzenia tych wszystkich wyczynów, wyścigów. Dostaliśmy chyba dwa nowe pojazdy. Trzy. Z tym, że... Trzy? Kurczę. Jeden jest najciekawszy, bo można go kupić tutaj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Denerwuje się. Dobra, chodzi o tego gnoja. Można go kupić za 1000... Ej! Tutaj mamy jakieś dwie opcje. A czemu te opcje się tak różnią cenowo? Patrzcie. 85 tysięcy dolarów różnicy. To jest tylko różnica w malowaniu, nie? Dziwna sprawa. Trochę się tam też środek zmienia, no ale głównie malowanie. To ciemniejsze wygląda fajniej i pewnie dlatego jest droższe. Ale ogólnie jeśli kupimy sobie ten samochód, to jak jest tutaj napisane, uwaga, jest to pojazd Pegasus i nie może być przechowywany w garażu, więc tylko na zlecenie Pegasusa. Nie mam pojęcia, jak ta ciężarówka jeździ, ale po kupnie ostatniej ciężarówki, która to tu było, Wars, to chyba tutaj, po kupieniu tego Brickade'a, po kupieniu tego samochodu, raczej nie mam zamiaru kupować tamtego. To znaczy, tak, auto jest fajne bardzo. Mogę je wam zresztą pokazać. Za moment sobie je zamówimy. Jest fajne, no ale... Jednak wolałbym mieć jakieś auto takie, wiecie, od razu, no nie instant. No oczywiście mogę być prezesem i sobie je wczytać w każdym momencie. No i jest jeszcze Vapid. Ja mówię na niego kontener. Bo jest taki podobny do kontenera. Mogę wam go pokazać, bo już go sobie kupiłem na tuning, ale myślę, że zostawię go na tuning. Standardowe felgi są okropne. Są jakieś luksusowe zainstalowane, wygląda to do dupy. I jeszcze nic nie robiłem z tym samochodem, tylko wybrałem sobie kolor pomarańczowy i sobie nim tam trochę pojeździłem. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie zawieszenie w nim działa. Nie tak jak w tych poprzednich Vapidach Dakarowych w cudzysłowie. Ale fajnie. I mogę go wam polecić już tak z grubsza, bo jest tani dosyć, tak? Jak na ostatnie samochody 250 tysięcy dolarów, to jest prawie że za darmo. I ja bym natomiast chciał przetestować sobie te najnowsze wyścigi kaskaderskie, które się pojawiły. Nie wiem, czy o tej porze są jeszcze jacyś moi znajomi w grze i będą chcieli ze mną grać. No ale może będzie jakiś ktoś, kto będzie chciał grać. Nie wiem, to jakiś random czy coś. Przy okazji bym przetestował ten samochód. Właśnie, tak się zastanawiam, czy wszystkie... Czy duża część społeczności wie o tym bugu spoilerowym w Anisie, czy nie zdają sobie z tego sprawy? Prawdopodobnie może być tak, że u niektórych osób to nie działa. Ale wydaje mi się, że u większości to działa, a przynajmniej u was, z tego co mi pisaliście w komentarzach, ten bug z tym spoilerem działa. To daje bardzo dużą przewagę. O kurczę, ten Rapid mi się podoba bez dachu. To daje bardzo, bardzo dużą przewagę w wyścigach, ten zbugowany spoiler. Rapid bez dachu mi się podoba, ale wiecie co? Ja sobie swego czasu kupiłem, o właśnie zakłada dach, miałem to zrobić. Miałem ukraść samochód od niej i założyć sobie dach. Swego czasu miałem właśnie tego Rapida. Patrzcie jak się patrzy. O, co ty, lesbijka jesteś? Moja suka się cieszy. Swego czasu właśnie miałem kupić tam ten samochodzik. Znaczy kupiłem tam ten samochodzik. Ale jakoś właśnie wtedy bardziej mi się podobała wersja zadaszona. Wiecie jak to jest. Że jak nie mamy tego, to podoba nam się właśnie tamto. I nie wiem, u sąsiadów trawa jest bardziej zielona, cycki bardziej ciepłe, a piwo bardziej zimne. Tak to jest, no więc no, teraz mi się bardziej podoba wersja bez dachu, no pff, tak to wygląda. Miałem wam pokazać ten samochód, mogę wam pokazać go, nic naprawdę specjalnego, nie wyróżnia się jakoś specjalnie. O, to ciekawe też, bo mam go w garażu razem z innymi takimi dużymi samochodami, między innymi Sand Kingiem czy Dubstą 6x6. No i zobaczycie sobie mniej więcej porównanie wielkości. Samochód jest bardzo długi. Nie jak zwykle o samochodach, no chyba to było oczywiste, że będę gadał o samochodach, no ale nie mogę się powstrzymać,
wiecie, jaki jestem, no. Ja, pierwsze co, to jak jest jakaś aktualizacja GTA, no to patrzę, czy są samochody. Jak nie ma samochodów, to dla mnie jest nieciekawa. No i niestety ta aktualizacja, ta mini aktualizacja nie była dla mnie pod tym względem aż tak ciekawa, bo nie było tych samochodów aż tak dużo. No, zobaczcie sobie. Tutaj mamy Dubstę, tutaj mamy ten nowy, tego nowego Vapida i pod względem długości prawie dorównuje Sand Kingowi XL. Moja suka się tu już nie przeciśnie, więc ten jest troszeczkę krótszy jednak. Ale niewiele, no nie? Też Sand King jest wyższy i ogólnie jest masywniejszy, to jest wielki motherfucker. No a Dubsta w porównaniu do tych samochodów jest taka trochę, no, mała. Natomiast najfajniej zawieszenie chodzi właśnie w tym, w Vapidzie. No i ciężko mi powiedzieć, który samochód jest szybszy, ale wydaje mi się, że jednak Dubsta by była szybsza tak na pierwszy rzut oka. W ogóle te moje wszystkie samochody są piękne. Miałem zrobić taki odcinek, gdzie pokażę wam wszystkie te moje wozy, jakie mam obecnie w garażach. Więc tak zróbmy. To jest pierwszy garaż, jaki mam. Jest tu Sand King, Dubsta, są tu trzy Mercedesy. Jeden to jest V12, właściwie cztery Mercedesy, bo Dubsta to też Mercedes. Ostatnio zainstalowałem sobie oponę tą na niej i trochę ją przemalowałem. Tutaj jest jeden Mercedes V12, ten też jest V12, ale oczywiście jest wolniejszy, jak wiemy, z tuningu, który warto obejrzeć. A tutaj mamy Fletchera. No i motocykl niedawno sobie kupiłem, nie potrafię wymówić jego nazwy. Gajgolek, nie mam pojęcia. Tu mam Chestera, ponoć Chester wyścigowy jest szybszy, będzie trzeba to sprawdzić. A tu mam Carbonizione, tak? Tutaj jest, no tu jest Chester, leży mój kask. No a tutaj mamy Dominatora. Dominatora zrobiłem sobie w stylu Mustanga GT500. Lubię ten samochód z wyglądu bardzo. Mam taką ochotę nagrać z nim jakiś fajny klip i wam go pokazać. A tutaj mam następny garaż, dwa garaże takie obok siebie. No i tutaj w moim garażu mam... W następnym garażu mam tak, mam Lancię, mam Quada, którym bardzo lubię jeździć, mam nowo stuningowany samochodzik, który oczywiście pokażę, którego tuning oczywiście wam pokażę, bo jeszcze wam nie pokazywałem. Tu mam jedyny opancerzony samochód, z tych opancerzonych tak śmiesznie szyby nie są pancerne. Tu mam Albani Alfa, chyba najstarszy samochód, jaki mam. Tu mam zajebistego Vapida, koniecznie obejrzyjcie tuning tego samochodu. Naprawdę i test taki krótki, naprawdę, naprawdę autko jest godne uwagi. Insurgenta, no to standard, no i Huntley S, w sumie nie muszę wsiadać, bo wystarczy nacisnę Z i mi się tutaj pojawi nazwa, Huntley S. Weźmiemy sobie Albani, Alfa i pojedziemy do następnego garażu. Chociaż w sumie większą ochotę mam na Lancię. Właściwie na każdy z tych samochodów mam ochotę, a tutaj mam jeszcze Tesla Roadster, albo inaczej Voltic, Coil Voltic. No, może ta nazwa w ogóle, ten samochód jest ciekawy, bo chyba tutaj można zdemontować dach, a jak się zdemontuje dach, to będzie się nazywał Coil Voltic Cabrio. Wydaje mi się, że tu można było zdemontować dach, a może właśnie można tylko kupić wersję z demontowanym dachem, a później można sobie w warsztacie tuningowym właśnie ten dach założyć. Musimy chyba wejść w Legendary Motorsport i tutaj gdzieś on sobie jest, ten Voltic. W ogóle tu jest jakaś inna grupa, tych są wszystkie pojazdy, a tu są jakie? Ekskluzywny kontyngent. No, tego jeszcze nie testowałem. Tylko $1,000,000 kosztuje. Tego testowałem, to też ciekawa sprawa z tym tuningiem, bo zrobiłem tuning tego samochodu i jakoś mi się tam słabo nagrało i niestety musiałem wywalić, a po zrobieniu tuningu tego samochodu od razu go sprzedałem, także kasa przepadła, straszna sprawa. Tych jeszcze nie testowałem, nie wiem, jaki sens jest je kupować, ponoć są strasznie wolne, mało kto nim jeździ. No i z tych nowych to wszystkie już patrzyłem. Ale tutaj właśnie jest gdzieś ten Coil Voltic. O, jeszcze tego, Stringera GT muszę sprawdzić. Stringer Cabriolet patrzyłem, ale też jest bardzo słaby. Tego, ten samochód Jamesa Bonda trzeba będzie przetestować. Jest trochę tych samochodów. LG za $0.
O, tego gość. 100 tysięcy! Bielego. Przecież on jest zajebisty. Wiecie, jaki to jest rzadki samochód? A, jest taki fajny. Ja muszę go mieć. Kupuję go teraz, tu i teraz, moi drodzy. Kupuję go już. Do mojej posiadłości pięknej. Co? Nie mam miejsca. Oby tutaj było. Jest! Haha! Wspaniale. To jest świetne auto. Ja nie wiem, czemu ja go jeszcze nie kupiłem. A ono uchodzi ogólnie za bardzo wolne. 100 tysięcy dolarów. Wiecie, to jest mało kasy. Auto jest naprawdę mega, mega rzadkie. Tak samo jak Miura tutaj. Tu jest Miura. Też jest bardzo rzadki samochód. Cheetah jest bardzo rzadki, ale Cheetah jest słabo. Ostatnio go sprzedałem. Z-Type jest bardzo rzadki. Ale też go ostatnio sprzedałem. Nie podoba mi się. Znaczy, znudził mi się po prostu. Jakoś nim nie jeździłem, to go sprzedałem. No, tutaj mamy Adera. Ader, milion dolarów. Kiedyś samochód za milion dolarów. To what the fuck, kiedy ja na to zbieram? A teraz to, kurczę, dozbieraj na samochód za... Na 3 miliony, za 3 miliony to chłopie będziesz kimś. Tutaj. Karbonizjarę. Niecałe 200 tysięcy. A taki fajny samochód, bardzo szybki. Tak samo jak Conquerte. Nie wiem, jak to się czyta. Corvetta. Też jest 138 tysięcy, słuchajcie, jeden z najfajniejszych samochodów ogólnie. I to nie ma znaczenia, czy kupicie kabriolet, czy kupicie wersję z dachem. Można to zmienić w salonie tuningowym. No i jest tutaj nasz Voltic. Kabriolet, tak? No to możemy właśnie kupić za 150 tysięcy dolarów. No i możemy to w salonie tuningowym też tutaj zmienić. Natomiast nie można na przykład zmienić w Rapidzie GT. Dachu, no nie? No. Także Rapida musimy sobie kupić albo takiego, albo takiego. Dobrze o tym wiedzieć. Tak samo jest na przykład w Obey 9F, no nie? Tutaj też musimy kupić albo cabrio, albo zadaszoną wersję z twardym dachem. No, więc tak to wygląda. Bulleta mam też. Lubię go, ale z wyglądu, bo prowadzenie jest takie sobie. Comet jest bardzo fajny, 100 tysięcy. Słuchajcie, kupujcie sobie te woziki, jak szukacie czegoś naprawdę szybkiego i taniego. Kurczę, XF jest bardzo szybki. Są fajne wozy. A te nowe super samochody, one może tam fajnie cena wygląda, nie? Czy nie fajnie w sumie, ale no takie drogie są, nie? I tak jak coś jest drogie, to jest przeważnie pożądane. Ale naprawdę nie warto się tym podniecać aż tak bardzo, bo oglądając moje tuningi, no możecie dojść do wniosku, że hej, wcale nie są to jakieś tam super samochody i wcale nie chcę im i tych samochodów wam tak przedstawiać. O właśnie, tu mam jeszcze nowy wozik, jest to moja korwetka, jeszcze jej nie tuningowałem. No, także tak to wygląda. Dobrze, bierzemy sobie samochodzik i jedziemy do następnego garażu. Mam nadzieję, że będzie już w nim Kameleon. Ostatnio właśnie sprzedałem sobie... Co to za... Unika jak najwięcej wypadków. O! Przy okazji mogę wam pokazać, jak robić sobie to wyzwanie. Ile mamy do końca? 4 minuty. W sumie w tym samochodzie będzie całkiem fajnie robić to wyzwanko. On jest dosyć szybki. To jest klasa sportowe. Pokażę wam, jak sobie nabić tutaj w tych wypadkach bardzo szybko ilość wypadków. A później od razu obiecuję, że jedziemy do warsztatu. No widzicie, no ja tu bardzo dużo różnych działań lubię robić w GTA. I jak wbijam sobie to... Czasami nawet nie wiem, co robię i 8 godzin, nie no, 8 godzin przesadziłem, ale 3 godziny na taką sesję grania to spokojnie. Dobra, i teraz tak, jedziemy sobie na autostradę. Osoby, które nie wiedzą, że tak można, jedziemy na autostradę i najlepiej jeździć pod prąd, ale uwaga, te samochody, które nas zobaczą, jak jedziemy pod prąd, będą chciały nam zajechać drogę, to znaczy będą chciały niby nas unikać, ale w rzeczywistości zajedą nam drogę. Dlatego należy jechać tak, na poboczu trochę i mijać się je w ten sposób. Ostatnio jedna osoba wyzwała mnie od cheateru, że tak dużo samochodów sobie nabiłem. Tutaj nie ma jakby limitu czasu od minięcia się z jednym samochodem do drugiego, no nie? Jakby możemy jeden samochód minąć za... w tym czasie, a drugi samochód za minutę i to też się nam nabije. Także jeśli jest to, teraz mi się skasowało chyba wszystko. Także jeśli jest naprawdę bardzo dużo samochodów, jeśli widzicie, że na pewno w coś uderzycie, zwolnijcie nawet do zera, zatrzymajcie się, omijcie sobie, jeśli macie już tam dużo tych samochodów nabitych. No te trafiki się, wiecie jak to jest, zachowują w
no, często nieprzewidziany sposób, o jak na przykład tutaj. Nie, dlatego warto wziąć sobie jakiś taki samochód, najlepiej chyba sportowy, taki pewny, że na pewno wiecie, że nic się niekontrolowanego nie stanie, tak? I sobie nabijać to wymijanie. Jakiś gracz tutaj, oj, w dupę. Jakiś gracz tutaj próbuje mnie podgonić, ma tam 6 ominięć, ale graczy w sesji jest mało, więc nikt raczej mnie tutaj nie pobije. Dojadę sobie do setki i myślę, że będzie w porządku. No, więc tak możecie sobie to nabijać, jest bardzo prosta sprawa. I jeszcze jest takie wyzwanie Demolka, moje ulubione, gdzie trzeba niszczyć pojazdy ruchu ulicznego albo innych graczy pojazdy. No, a najlepiej pojazdy ruchu ulicznego. No wtedy też jedziecie sobie na autostradę, ale uwaga. Robicie oczywiście korek, zator, może wam inny gracz w tym pomóc, jakiś znajomy, żeby robić zator ewentualnie insurgentem, ale nie ma takiej potrzeby, wystarczy wyskoczyć z miniganem. Oj, nie wiem, czy nie dotknąłem! Wow, było blisko. No dobra, 36 udało mi się nabić. Nie będę jechał tam na przez całą mapę tym samochodem. Chociaż w sumie nie jest aż taki wolny, damy radę, nie? Spróbujemy jeszcze drugą stronę się przejechać i tak zaraz koniec wyzwania. Na czym to ja skończyłem? A, można robić ten zator właśnie innym graczem, insurgentem, który siedzi w insurgencie i próbuje te samochody tam pospychać, ale rozwalając właśnie jeden samochód po drugim też można bardzo szybko sobie zrobić zator, no nie? Będzie leżał wrak, zatrzyma inny samochód i tak dalej, i tak dalej. No i też inna sprawa jest taka, takie porady dla was dzisiaj może. Nie no, jeszcze pogadam trochę o tym update'cie, jak nam starczy czasu. Inna sprawa jest też taka, że warto jechać na autostradę w miejsce, gdzie te samochody jadą naprawdę szybko, bo jak się okazuje, nie w każdym miejscu te samochody ruchu ulicznego jeżdżą z taką samą prędkością, naprawdę. W tym miejscu na przykład samochody jadą tak sobie, jadą wolno, ale zaraz przed miastem, w momencie, gdzie ja właśnie wjeżdżałem na autostradę, czy raczej zeskakiwałem tym samochodzikiem, auta jechały naprawdę bardzo szybko. I zaraz wam pokażę właśnie to miejsce. Myślę, że dobrze, że nie wziąłem innego samochodu, innego pojazdu typu śmigłowiec, żeby sobie dolecieć do następnego garażu. Ten samochodzik naprawdę bardzo fajnie się prowadzi, przyjemnie. O, już się kończy czas, 20 sekund zostało do końca. Ja mam nabitych 70 pojazdów. No mówię, ja się w tym pojeździe naprawdę, w tym samochodziku naprawdę czuję spoko. Jest taki dosyć mały. Wow! No i koniec, tutaj nie wiedziałem co zrobić. Okej, 84 wymienione pojazdy to jak najbardziej wystarczy. No i na przykład to miejsce tutaj zaraz będzie takie, gdzie te pojazdy ruchu ulicznego jeżdżą naprawdę dosyć szybko. Ja w tym miejscu, o, tutaj zawsze staję z miniganem, tak? Tu się robi mega, mega zator. W tym miejscu, nie wiem, właśnie o tej porze coś tak chyba może słabo jeżdżą teraz, ale przeważnie jeżdżą szybko, tak? Zdecydowanie szybciej niż tam na takim, na tej otwartej przestrzeni. I jest ich tu jakoś więcej, wiecie? No dobra, zagadałem się troszeczkę. Pojedźmy sobie do mojego następnego garażu, zupełnie, zupełnie na skraju. Jest to garaż, który niedawno sobie kupiłem. Wiecie, czego mi brakuje w GTA, jeśli chodzi o garaże? Przede wszystkim, żeby było ich więcej. To by było naprawdę fajnie. Chociaż o jeden, chociaż o dodatkowe 10 miejsc, to już by było super. Ale w gruncie rzeczy tych aut i tak już bardzo dużo posiadać możemy, no nie? I tak naprawdę ja, mając tą kolekcję aut, nie mogę się zdecydować już, jakie wziąć na przykład ten wyścig, albo jakie wziąć na dzisiejsze granie. Naprawdę. No ale jestem kolesiem, który naprawdę lubi te samochody w grach kolekcjonować i jeśli już gram w jakąś taką ścigałkę, gdzie można to robić, no to chcę mieć ich pokaźną ilość. Dlatego, że chcę mieć też wybór, no nie? Chcę mieć te, które lubię. Dobrze, tutaj mam kolejny garaż. No i właśnie wracając do garaży, to kupiłem sobie ten garaż, bo on jest w takim fajnym miejscu. Wcześniej to miejsce na garaż zajmowało takie ekskluzywne mieszkanie, ale postanowiłem zmienić na coś takiego ze względu na to, że to jest fajne miejsce. O, tu się zespawnował jakiś fajny wozik, patrzcie na to. Myk. A, dobra, trzeba wybijać szybę. Dobra, nie bierz tego kometa, już spokojnie, suka. No, ale znowu wnętrze tego
garażu jest takie samo jak każde inne i chciałbym właśnie, żeby Rockstar dodał jakieś takie nieregularne, znaczy nieregularne to złe określenie może, takie inne miejsca, inne wnętrza, żeby tu na przykład były jakieś cegły, jakieś takie okna, tak jak widzimy to miejsce z zewnątrz, no nie? A nie takie wszystko ładne, piękne. Chciałbym bardzo. No dobrze, co my tutaj mamy? Tutaj sobie przeprowadziłem XF-a z garażu w Eclipse Tower, bo tam mam same takie najszybsze fury. Rapid GT, bardzo go lubię. Tu mamy Forda GT, który się nazywa Bullet, Vapid Bullet. Tutaj mamy Surano. Nie wiedziałem, że jeszcze ten samochód mam, myślałem, że go sprzedałem. Tu mamy Guardiana, czy Guardiana, tu mamy Sentinela XS, ale chciałbym mieć wersję też Cabrio, bo ma twardy dach i można złożyć ten dach. Też ma fajne opcje tuningowe. Tutaj mamy Tampę do driftu. Możecie sobie zobaczyć ostatni jej tuning, naprawdę fajne autko. Kuruma opancerzona, Oracle XS i Futo. Weźmiemy sobie może Rapida GT, bardzo lubię ten samochód. W sumie, tak się zastanawiam, chyba najwyższa pora na Sentinela, czas go chyba sprzedać, tak myślę. I myślę, że na jego miejsce przyjdzie raczej wersja Cabrio. Chociaż, kurczę no, zobaczcie ten intercooler. Tutaj chyba możemy też jakiś inny spoiler zainstalować, przyciemnione szyby, fajne felgi. No właśnie za każdym razem, kiedy przychodzi taki moment, że mam już sprzedać jakiś samochód, to do głowy przychodzą mi takie myśli jak teraz, że kurczę, jaki ten samochód jest fajny. Pamiętam, jak ja sobie myślałem o nim, kiedy go tuningowałem, że chcę zrobić taką wersję. To jest taka BMW, no nie? Chcę zrobić sobie taką wersję, chcę, żeby tak wyglądał. Jest taki inny, no niewielu graczy może zdaje sobie sprawę, że ma takie fajne opcje tuningowe, że można go w ciekawy sposób zrobić i zaprezentować. I myślę, że warto sobie w tym momencie nie sprzedawać go, bo może trochę szkoda kasy. O, bo tutaj mam i pełny pancerz i w ogóle wszystko wymaksowane. Nie sprzedawać go, a troszeczkę zmienić może kolor. Tutaj mamy ulepszenia, wyrek, tu można dużo rzeczy zmieniać. Tak. Tu mamy, ten najbardziej mi pasował, pamiętam. Maskę. A może dajmy sobie... Kurczę, no niech będzie ta z bukna. Klakson, te reflektory. Tablica. O, tu możemy sobie dać moją tablicę. Czarną. Lakierowanie. No i teraz, kurde. Cały ten dylemat. Zmiany kolorów. Tutaj dużo... tutaj mi się jakiś kolorek podobał. Może taki? Wow. No i czemu taki drogi? O, lera. Dobra, niech będzie. Myk. Okej. Diamentowy błękit. Wygląda dziwnie. Marynarski błękit. Ja wiem. Ciężko się zdecydować na coś. Patrzcie na to. Bierzemy. Dodatkowy kolorek. A może matowy? Co powiecie na taki macik? Ale patrzcie, jak dziwnie czerni wygląda. Na dachu w ogóle tej czerni nie widać, co? Tylko tak pod kątem. Wow. No nieźle. A ten kolor z kolei już widać. A pod tym kątem nie. O co chodzi? Patrzcie na to. Ale dziwna sprawa. To jest taki kameleon ten samochód. A z kolei lodowa biel już widać. Nice. Dziwnie to wygląda. Nie, o, patrzcie na to, wow. Biorę. Tylko ten kolor główny teraz mi nie pasuje. Co? Wow, grafit. Fajnie, biorę grafitowy i perłę trochę zmienimy. Mieliśmy błękitne srebro. O, kremowy. No dobra, niech będzie. I dodatkowy też teraz zmienimy. Ja to jestem jednak kopnięty. Matowy bierz. Nocny fiolet. Coś jasnego. A tu mieliśmy czerwień. Pomarańczowy. A, bo tutaj jest mniejsza paleta tych kolorów.
No ja się tak zastanawiam, co ich tak mało. No to przecież nie mamy wszystkich. O, coś takiego. No, to będzie bardziej pasowało. Okej. Klatkę, możemy ją usunąć. No, ale z klatką mamy siedzenia kubelkowe. Możemy sprzedać, a to mało kasy z tego będzie. Nie ma sensu. No i spoiler. Myślę, że spoiler sobie wymienię na jakiś inny. Na ten ostatni. Taką bardziej wyścigówkę z tego zrobię. Myślałem o zmianie felg. Co tu mamy? Koła jeszcze. Felgi na jakieś inne. Luksusowe. Myk. No, myślę, że jakieś luksusy tutaj dam. Tylko kolorowe. Patrzcie na te. One zajebiste. 10 tysięcy. Kurde, jak ja mam mało kasy. Muszę finał napadu zrobić. No jest! I zupełnie nowa furka. Patrzcie na to. Wow. Teraz to jest bryka, nie? No dobra, jedźmy sobie w takim razie do kolejnego mojego garażu. No i sprawdźmy, co ja tam mam. Ale super, teraz to mi się zajebiście podoba. Nie wiem właśnie, ale chyba nie będę zmieniał tej maski z włókna węglowego. Wygląda całkiem spoko. Ale ta bryka teraz wygląda, ja cię nie mogę. Podoba mi się strasznie. O, dobra, tutaj zaraz będzie trzeba skręcić do mojego kolejnego garażu, gdzie czeka na mnie prawdopodobnie nowy samochód, który dzisiaj sobie zakupiłem na odcinku za 100 tysięcy, a bryka jest konkretna. Już nią jeździłem sobie troszeczkę, jeden znajomy ją ma, fajnie wygląda, naprawdę. Tak, to jest to za klasa jest w ogóle? Coupé, to jest klasa coupé. Ale polecam, Sentinel jest naprawdę bardzo fajny. Ciekawe, kiedy właśnie Rockstar zacznie dodawać jakieś samochody z tych niższych klas, prawda? Był taki moment, kiedy dodali właśnie kilka muscle carów, typu właśnie Mambe. No ale kiedy będziemy mieli coś nowego w kompaktach, albo w kupejkach, albo w sedanach? W sedanach to chyba mieliśmy jakiś nowy. No okej. Obiecuję, że następny garaż będzie szybciej, pokażę go szybciej, bo on jest niedaleko. Ale tutaj powinienem mieć już nowy samochodzik. No i patrzcie sobie. Tutaj mamy tak. O właśnie, to jest ten Kameleon. Kamelion jakoś tak. Hijack! Tak wygląda. Ej, moment. To jeszcze nie ten, co ja myślałem, ale ten też chcę mieć. Pokażę wam, o który mi chodziło. Ej, moment. To jeszcze jakiś inny jest. Musimy go zobaczyć. Ja nie pamiętam, który to był. Ale jest jeszcze inny samochód, którego nie testowałem. O właśnie, i to będzie ten dziadek. Patrzcie na niego. Właśnie o niego mi chodziło. 448 tysięcy. Jego też koniecznie muszę kupić i przetestować. I bardzo fajnie mi się nim jeździło. Właśnie, on mi się pomylił właśnie z tym tutaj samochodem. Ale ten jest naprawdę bardzo duży, co nie? Nie mam pojęcia, do jakiego jest podobny. Tu mamy oczywiście standardzik, czyli Banshee RS. Nie, Banshee 900R. Tutaj mamy Sultana RS. Przerobiłem go ostatnio pod względem wyglądu. Korwetka, Buffalo S. Tu mamy Tampę, Nightshade'a, Casco. Tu jest Blackfin, a tu jest Mamba. Mamba jest fajna do driftu. Tym autem nie jeździłem jeszcze chyba. Nie no, jeździłem, ale bardzo mało. Jezu, jaki on jest duży. Długi strasznie. Dobra, to jest klasa sportowa, ale myślę, że w tej klasie nie ma co szukać, no. What the fuck? To jest chyba samochód elektryczny, moi drodzy, bo ja w ogóle nie słyszę tutaj silnika. Ej. On chyba ma jakieś panele słoneczne na dachu. To jest samochód elektryczny. Serio? Tu nic nie słychać w środku. Patrzcie, obroty wzrastają nagle do 8000. Dziwna sprawa. Ale nie, no. Niby mamy tutaj poziom paliwa. Ale ja w ogóle nie słyszę tego silnika. O co tu chodzi? Ale autko nie jest na pierwszy rzut oka, czy na pierwsze wyczucie takie wolne. Pojeździmy sobie nim jeszcze trochę. Dobra, chodźmy do środka. To jest ostatni garaż, jaki wam pokażę, bo więcej nie mam i nie ma.
nie można mieć więcej garaży, jak na obecną chwilę. No i tu mamy Turismo R, tu mamy Osirisa, tu mamy najnowszy samochód Lynx, czyli Ryś. Możecie sobie zobaczyć jego tuning też na moim kanale. Tu mamy 770, Bestia GTS, Adder, FMJ, Pronto, Tyrus i jeszcze mamy tutaj RE7B. Także no taka mieszanka, no nie? Kilka samochodów sportowych, czyli Lynx i 770 oraz Bestia GTS. No a reszta to są same super samochody, które jak się okazuje wcale też nie są jakieś tam super super. Też można je ograć sportowymi w niektórych przypadkach, także wiecie o co chodzi. No ale na przykład Turismo R jest zajebistym samochodem i może bez problemu konkurować z tymi najlepszymi, a kosztuje tylko 500 000. Tylko, bo w porównaniu do takich samochodów, które kosztują 3 miliony, to jest naprawdę niewiele. Kurczę, myślałem, że dzisiaj sobie pojeździmy jakieś wyścigi kaskaderskie, ale no jakoś się nie udało. Myślałem, że pokażę wam coś, nie coś. A też tych w ogóle wyścigów nowych kaskaderskich nie jeździłem wcale i jestem ciekawy, jak one wyglądają. No ale nic. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pytaliście się często o moje garaże, co ja tam mam w nich w środku. Część z was widziało je, jak zapraszałem właśnie podczas grania online do środka. Fajny ten samochodzik jest. To jest mój nowy nabytek. Podoba mi się. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.